I jak zwykle, beznadziejny drop, słuchajcie. Tyle już tych skrzynek otworzyłem w tej grze. Jeszcze ani razu nie wypadła mi kosa. Nie mówiąc już w ogóle o jakichś lepszych skinach, też niesamowita rzadkość. Dzisiaj zrobimy sobie Overwatcha. Sprawdzimy, czy od ostatniego razu zmniejszyła się trochę ilość cheaterów, czy znowu będę musiał pobanować parę osób. Ale zanim to, słuchajcie, coś, co mnóstwo razy ostatnio się bardzo pojawia w komentarzach, czyli jakieś moje ustawienia. Jeśli chcecie, możecie w dowolnym momencie teraz zastopować i sobie skopiować, co ja tam mam, jak wszystko poustawiane. Oczywiście najważniejsza rzecz, celownik. Taki jest mój kod, też go gdzieś tam wklepię w komentarzu czy w opisie. Możecie sobie wziąć. Tu mam takie ustawienia, jeśli chodzi o wszystko w grze, co jak mam zbindowane. Jeśli bardzo chcecie, mogę mój config w ogóle skopiować i gdzieś wam wrzucić, udostępnić, ale trochę już nie pamiętam, jak to zrobić i tak dalej. Też możecie mi napisać w komentarzu, czy takie coś jest potrzebne. Jeśli tak, to jak najłatwiej mogę wam to po prostu pokazać. Pobieram demo i przechodzimy do Overwatcha, do banowania ludzi. Sponsorem dzisiejszego filmu jest epix.gg. Jeśli nie wiecie, jest to aplikacja na telefon, na Androida oraz iOS, gdzie możecie zbierać karty waszych ulubionych graczy z zespołów e-sportowych CSGO. Epix.gg sponsorowali już eventy, a w aplikacji możecie zbierać różne wyjątkowe karty i rywalizować dzięki temu w specjalnym rankingu. Rejestrując się, użyj kodu MERWO dla dodatkowych bonusów. Miraż turniejowy, dopiero rozgrzewka. O, włączymy sobie X-Raya, bo nie było. Także zupełnie świeży początek, nasz pan podejrzany, już tutaj coś wygląda tak zbyt pewnie, śledząc ich przez ściany i wychylając wtedy, gdy ktoś biega. Oczywiście można uznać, że on ich po prostu słyszy i ma gamingowy dywan, który pomaga mu w rozgrywce. Albo gamingowy kubek z piciem. Natomiast wygląda to nieciekawie, wygląda jakoś tak zlagowanie to wszystko. Jakieś takie polagowane jest to demo, wszyscy bardzo klatkują. Czy to jest coś z pingami? Jakiś problem? Nie. Pingi wyglądają normalnie. O, ma obóbkę. Ale tam szuka po tych ścianach. Kolego, tutaj czasami trzeba celować nie w ścianę. No takie ewidentne Free Fire'y. Ja tak chyba podejrzewam, że tutaj prawie nie będziemy musieli oglądać żadnych normalnych rund. Tylko po samej rozgrzewce widać, co się święci. Cyk. Celowania bym mu nie dał, aima. Natomiast wspomaganie, natomiast widzenie przez ściany, jak dla mnie w tym momencie ewidentne, ale poczekamy, żeby zobaczyć chociaż, wiecie, z jedną pełną rundę, zanim go ocenimy. Koniec rozgrzewki. Zobaczymy, co nam tutaj pokaże na pistoletówce. Pan podejrzany kupił sobie Kevlara. Chociaż tyle dobrego. Dwóch antyterrorystów nie kupiło nic. Zbierają na AWP. Oj, tam widzę, terroryści w ogóle biegną bardzo daleko, więc trochę przyspieszam, bo to nic nie będzie działo. Bomba jest na B. O, jakiś bany hopy tyłem. I co on tu nas... O, już tam przez ścianę go widział. Do drugiego od razu wychylił. I śledzi go celownikiem. Jak najbardziej, po ziemi cały czas. Zobaczymy jeszcze jedną rundę tu poprzednio. Czy będzie się spodziewał kogoś w pałacu, nie? Czy sprawdzi? O! W poprzedniej rundzie od razu leciał na rampę, natomiast teraz... Cyk! Bierze on tutaj, wychyli. O! Szybko sprawdzimy, tu jest, tak jest. Wygląda to też na imloka w tym momencie, jak najbardziej te heady i... I to, jak on w ogóle nie potrafi strzelać, a jak nagle trafia przeciwników, jak najbardziej. I aim, i wallhack według mnie. Przewijam demo i przechodzimy do drugiego. Office turniejowy. Coś wygląda na to, że ta mapa jest dosyć częsta w Overwatchach. Mamy pierwszą, znaczy drugą rundę pistoletową. Pierwszą rundę po zmianie stron. Terroryści przegrywają. 9 do 6. Pan podejrzany ma 12-1. Teraz strzelił headshota na taką dosyć ładną odległość. A tu jeden terrorysta już sobie awczy. Kręci się w kółko, ale nie, przestał. Okej. Okay. Nie słyszę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest 1 na 4. Au! Ło! Czy będzie ace 5 headów? A, tu chciałeś na niego wychylić, ale nie zauważyłeś, że ta ściana jest zbyt daleko. Goni go, bo on ci ucieknie! Goń! Goń, bo zaraz go nie dogonisz. Dobrze, tu jest.
I piąty headshot. Trafiliśmy na jakiegoś mistrza pistoletów, mistrza Glocków i USP-ków. Albo po prostu mały celownik. A myślę, że to jest gość, który przed tym meczem zdobył mój celownik. Być może na tyle długo mnie ogląda, nie tak jak niektórzy moi widzowie tutaj, że wiedział, że wystarczy wpisać na YouTubie Mervo celownik i tam Mervo nagrał kiedyś taki film o celownikach, w którym opowiadał o celownikach i nawet umieścił swój w opisie. I teraz nim gra i pokazuję wam, jak łatwo się zabija ludzi z celownikiem Mervo. Ale patrzcie, w tej drugiej rundzie w tej drugiej rundzie nic nie zrobił. Co było dosyć dziwne. Co ja oglądam? Co było dosyć dziwne, biorąc pod uwagę, że na pistoletówce zrobił Ace'a z samymi headshotami. W ogóle nie patrzy, gdzie są ludzie, tylko patrzy się w ściany. Nic go nie interesuje, co się dzieje. No, zabrał ci fraga, widzisz? Musisz się obejrzeć do tyłu, bo jeszcze nie wiesz, że tam już ci wszedł przeciwnik przez ścianę, ziomek. O. Tak się robi fliki, moi drodzy. 180 pyk, od razu headshot. Nie no, ziomek musi być cheaterem, nie ma w ogóle opcji. Jest to dla mnie niesamowite, że mimo tego przegrywają, ale on jakoś co... O! Musimy sobie coś chyba poustawiać. Może jakiegoś banhopa teraz odpalisz, w ogóle czy spinbota? No co jest, będziesz stał na respie tyle czasu. Obudził się. Dawaj, przesmoła, jeszcze mu heada daj. Dobra, tu już wiesz, że są. Się tak porusza, jakby miał... Porusza się jak upośledzony trochę, wiecie? Mimo tych cheatów. Także jestem zmuszony ciebie zgłosić i zbanować, mimo że drogi cheaterze, grasz z moim celownikiem. No to jestem zmuszony cię zgłosić i za wallhacka, i za aima. 1v1, jeszcze zobaczymy, jak mu tutaj sprzedasz głowę. O, patrz, on nic w ogóle... Ale on nie ogarnia. Pyk. No to banujemy drugiego. Dust 2, to może być szybkie demo. Podejrzany ma wynik 16-9. Terroryści wygrywają 8-5. No i zobaczymy, wpuścił tutaj na B1, ale chyba nie dał infa sojusznikowi, nie dał żadnego. Więc po prostu uznał, zbejtuję mojego sojusznika. Wiem, że antyterrorysta jest tutaj w ciemni. No i zobaczymy, czy on tu teraz sprawdzi na górze. To jest taki spot, który impery raczej rzadko sprawdzają. Ale jednak sprawdził. Zobaczymy, co on tu będzie kolejnego robił. Wiecie, szansa, że mam demo na Dust 2 i gram przeciw... i oglądam demo gracza, który jest zupełnie czysty, jest prawie zerowa. A jak wam się włączy demo na... O, to jakiś co to był za lag? O, zabił się sam! Ojejku, samobójstwo popełnił. Dobra, on tu wchodzi na longa, tu nikogo... długo nie ma. Tam jest na B1 daleko. I od razu w niego wychylamy, nie? Nie sprawdzamy niczego, pyk. Idziemy teraz sobie na mida, w ogóle tak na pewniaku. Jest wallhack prawie na pewno, moi drodzy. To pytanie, czy cheaty, czy aim też. Na pakę idzie zaplanować. No teraz to ciekawe, będzie miał 1v2. Co on zrobi? Jak to rozegra? Jak obstawiać? Ugra czy nie? O! Pół godziny stoi ze smokiem w łapie. Tak teraz udaje, że sprawdza tunele, ale tak naprawdę wie, że mu wychodzi już tam drzwiami. Że jest w besie, dlatego się schował teraz bliżej ściany, żeby go nie zauważył. Widzicie? O! Nagle się zorientował, że tu jest. Wie, że drugi też tam jest. On już usłyszał scope'a, już nie musi udawać. I zabił! I zabił. Zmiana stron. Zobaczymy jeszcze tę pistoletówkę. Pyk! Headshot, wiedziałem, a to tak, to byłem pewien, że to tak zrobi pierwszym strzałem.
Dobra, uważaj, bo już tu masz po prawej na blisko. Sprawdź teraz ten narożnik tak nagle i headshot. No tu powoli przycelował, ale... Ale całe jego poruszanie się polega na tym, że on dokładnie wie, gdzie są przeciwnicy. Jak teraz nikogo nie ma, biegniemy sobie z celownikiem w ziemi. Zbieramy... Chciałem powiedzieć, szukamy grzybów. Nie, albo zbieramy grzyby. No to słuchajcie, przewijamy demo i banujemy kolejnego. Kolejny raz Das 2. Zobaczmy, co tym razem wydarzy się na tej mapie. Pan podejrzany, wynik 8-5. Pierwszy w teamie. Ogląda teraz. Czytał, co mówiła kaczka. Antydroiści wygrywają 5-3. No i zobaczymy, na razie granaty w miarę normalne, można uznać. Tutaj pilnuje A. Ten strzał bardzo podejrzany, nie jestem pewien, czy on jakoś go tam za tego smoka mógł widzieć. Musiałbym chować tego X-raya w takich momentach. Widzicie, tutaj już tego widział, że przebiegał. Natomiast może też miał jakiś fartowny strzał. Możemy to na razie za coś takiego uznać. Oczywiście jeden strzał przez smoka w ten sposób to nie jest, wiecie, wystarczające, żeby kogoś na pewno zgłosić. Ale jak najbardziej już tutaj wallhacka można u niego podejrzewać. Drugiego strzału za nie trafił, więc no zobaczymy, co będzie dalej. Tu się chyba nic za bardzo nie dzieje. Jak on teraz się ustawia? Terroryści są we dwóch na szorcie, jeden na midzie. W drzwiach. Ten mnie pilnuje longa. ale tak jakoś go pilnuje coraz mniej. Cyk. No i w idealnym momencie, widzicie, spojrzał. O! To wycofanie było dosyć zabawne, oni wybiegli midem. Oni wybiegli midem, a on akurat... Nie, no widzicie. To chyba jest ewidentny wallhack. Nie ma za bardzo o czym mówić. Ale tych strzałów nie trafia często. Gdzie jest myszka? Halo. Proszę myszkę. Tutaj. Idzie teraz plantować na B. Czy uda mu się to odbić? To jest bardzo ciekawe. Widzicie, za bardzo miejsc nie sprawdza. Wie, gdzie się znajduje przeciwnik. Ale nie ma defa. No i mimo wszystko tutaj dał się zaskoczyć. Pytanie, czy terroryści? Też jest tam wśród nich jakiś cheater. To był Kiwi, on nie ma zbyt dobrego wyniku. No dziwne, że dał się zabić, mimo tego, że ma wallhacka. No, a im to jest chyba ostatnie, co mógłbym mu dać po tej akcji. Tak mi się wydaje, moi drodzy. Terroryści wchodzą szybko na B, dlatego tutaj przebijam, bo widzę, że nic się za bardzo nie dzieje. Jeden terrorysta utknął na midzie. No a nasz idzie odbijać, uwaga. Jej, jaki aim. Patrzcie, i teraz zobaczył, że ten biegnie tam z tyłu. No pewnie, to jest coś, czego się spodziewacie, jak terroryści zaplantowali bombę na B. To wy wchodzicie, strzelacie się z paroma, widzicie, że jest bomba, w którym się wycofujecie i wiecie, że jeden terrorysta jeszcze będzie sobie biegł z respa, co nie? No na pewno. No kolega po prostu biega wpatrzony w nich przez ściany. Także tego gościa zgłaszamy za wallhacka, ale za aima wydaje mi się ewidentnie nie. Ale się odpalił, widzicie, w ostatniej rundzie. A ja już chciałem go nie zgłaszać za wspomaganie celowania. Jak najbardziej. Potem się zdenerwował i zaczął strzelać ze skauta, dlatego sobie spowolniłem szybko do demo. I widzicie, co zrobił w ostatniej rundzie? Chyba Ace'a z Digla. Także jak najbardziej wspomaganie celowania. Oczywiste ponad wszelką wątpliwość. Tutaj nie. I tutaj nie. Lecimy. 4 demo na 4. Mamy cheaterów. Także trzeba to w Overwatchach chyba robić częściej, żeby trochę ludzi banować coraz mocniej. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.